Drodzy Państwo, witamy w drugi dzień świąt. Kiedyś przy takiej pieśni, chyba nie świątecznej, wielkanocnej, było uprząśniczki siedzą. No i właśnie, co robią, to się za chwilę dowiemy. Pani Małgorzata Lęcka, witam Panią bardzo serdecznie. Czy to będzie prezent świąteczny z tego tutaj? No to trochę jeszcze potrwa, zanim ostatecznie prezent świąteczny się z tego stanie, być może na Boże Narodzenie. Natomiast, bo to prędzenie jest procesem dosyć długim, czasochłonnym, więc to troszkę potrwa. Natomiast to uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, to ja tylko wyjaśnię, że prząśniczka to nie jestem ja. Ja jestem prządką. Natomiast prząśniczka to jest jeden z elementów kołowrotka, na którym osadza się taką chmurkę wyczesanej wełny. To skąd się wtedy ta prząśniczka jednak wzięła? No bo to się musiało skądś jednak wziąć. No bo u prząśniczki siedzą, czyli tak jak w staropolskim, siedzą przy prząśniczce, tak? A generalnie to jest piosenka o zdradzie. No tak, to już jest inna historia, no ale wszędzie wrzeciono, pij się tobie widź. No i powiedzmy trochę, skąd się wzięła ta pasja u pani? Ja się wychowałam przy kołowrotku. Moja babcia przędła, ja jej tak cichaczem podkradałam wełnę i próbowałam coś tam sama robić. Oczywiście zawsze mnie o to beształa, ale generalnie tak mi to zostało i jest to bardzo przyjemne. Jest to rodzaj medytacji, można powiedzieć, bo to jest takie spokojne. Kołowrotek to jest coś, co przyciąga wzrok jak ognisko albo jak akwarium. Można w to patrzeć i się to nie nudzi. Więc to jest takie bardzo uspokajające, wyciszające, bardzo przyjemnie się czas spędza. A nie zaśnie się? Nie, absolutnie. W kołowrotku nie ma takiego ostrego elementu, od którego można byłoby się ukuć i zasnąć na 100 lat, więc jestem bezpieczna. Proszę powiedzieć o samym tym urządzeniu, bo dzisiaj z wielkim zainteresowaniem patrzymy na te, wydawałoby się, odległe czasowo urządzenia, ale dzisiaj jednak w tradycji ludowej, tak jak pani to pokazuje, funkcjonujące. Tak, kołowrotki to jest wbrew pozorom dość popularna metoda spędzania czasu. Jest w Polsce producent kołowrotków pod Poznaniem, który wysyła na cały świat kołowrotki. Ten też jest między innymi właśnie jednym z ich modeli. Chodzi o to, żeby robić coś własnoręcznie. To jest ogromna satysfakcja zrobić coś własnymi rękami. Obojętne, czy to jest uszycie ze skóry portfela, czy to jest wyrobienie mydła, ciasta, czy właśnie zrobienie nici, z której później można zrobić czapkę, szalik, czy rękawiczki, prawda? To powiedzmy trochę o tym procesie. No, zaczyna się od tego kłębka, jak pani mówi, może i pięknego, mięciutkiego, no ale później jak się to rzeczywiście przerabia, jak to się przed chwilą pani sama powiedziała, że powstanie tego może teraz nie na Wielkanoc, ale na Boże Narodzenie czapka. Otóż to, ale ja bym tak odczarowała, bo to, co pan tutaj widzi, co państwo tutaj widzicie, ta już wyczesana, uprana wełna, to jest miesiąc później. Najpierw po strzyży taką wełnę trzeba wyczyścić ręcznie. Owca nie jest zwierzęciem czystym, więc trzeba te wszystkie zanieczyszczenia usunąć ręcznie, potem dopiero tą wełnę wyprać, wysuszyć, wyczesać i dopiero mamy taki moteczek, taki kłębuszek, chmurkę taką, którą można zacząć prząść. I to już jest ta przyjemna część, bo ta wcześniejsza niekoniecznie. Bo to jednak tak jak skubanie pierza, darcie pierza dawniej przez kobietę, tak samo tutaj wszystkie zanieczyszczenia ręcznie trzeba z tego wyciągnąć. To jest bardzo żmudne. No i dobrze, ale udało się. Jesteśmy po tym najgorszym momencie i teraz, tak jak pani mówi, ten najpiękniejszy, ale opiszmy to pani stanowisko. No, kołowrotek, jak państwo widzą, składa się z kilku kółek ruchomych. Ja pedałami nogą napędzam w ruch to duże koło. Ono z kolei poprzez napęd przekłada ruch na skrzydełko, czyli to, co się tutaj obraca i co jest tak naprawdę sercem kołowrotka, czyli to, że obraca mi się to skrzydełko wraz ze szpulką, powoduje, że skręca mi się tutaj nić. Czyli dlatego ta nić powstaje właśnie, że kołowrotek to skręca. To jest bardzo proste w obsłudze urządzenie i wystarczy tylko skoordynować ruch nóg, rąk i oczu, żeby... Tylko? No tak, no to każdy, kto potrafi prowadzić auto, ma to jakby... No, to jest to samo, to jest wprogramowane. I podobnie tutaj, jeśli ja robię warsztaty i
zasiada nowa osoba do kołowrotka, to w pierwszym momencie wydaje jej się to trudne. Ale wystarczy chwila takiej praktyki i to naprawdę ludzie to po prostu łapią w lot i to jest bardzo przyjemne i ciężko się oderwać. W mitologii było wiadomo, co się dzieje, kiedy pęknie taka nić. Tak. Czy to jest rzeczywiście bardzo trudna sztuka i to jest najtrudniejszy z tych elementów, właśnie wprowadzenie tego na ten kołowrotek? Tak, to jest trudne. Koordynacja tych wszystkich czynności jest trudna. Natomiast nić, która powstaje z tego, proszę spróbować ją przerwać. Ja trzymam, naprężam. Czy to było proste? No takie, nie najłatwiejsze może, ale rzeczywiście. No i co teraz, cała praca pani poszła na marne? Już skąd? Tutaj bardzo prosto łączy się kolejne etapy, kolejne fragmenty tej chmurki. Uff, to dobrze, bo już się bałem, że zepsułem komuś czapkę. Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj wszystko jest naprawialne. No i teraz jak ten proces wygląda i jaki będzie finał tego procesu? Tak, w momencie, kiedy już zakończę przędzenie i szpulka będzie pełna, to będzie nam około 100 gram nici. Mogę ją albo podwoić, czyli spowodować, żeby ona mi się skręciła dwie w jedną, wtedy mam grubszą nitkę i mogę z tego zrobić na drutach, na szydełku, na krośnie, coś. Może to być czapka, skarpety, akurat ta ilość wystarcza idealnie na skarpety albo na jakąś fajną czapkę. Szalik, być może będzie gryzł, to zależy, jak kto lubi. W każdym razie powstają bardzo fajne rzeczy, które można nosić latami. W przypadku skarpet należy się jeszcze nauczyć cerować. A proszę powiedzieć, czy są następcy i młode pokolenia, bo w przypadku na przykład zdobienia jaj wiemy, że to kroszonkarstwo jest, natomiast w przypadku tego pani fachu? Tak, bardzo jest dużo osób w różnym wieku, które przychodzą na warsztaty. Rzeczywiście to jest takie dość popularne, coraz bardziej popularne i w takich czasach, kiedy może nam zabraknąć prądu, bardzo cenne, bo możemy to robić bez prądu, możemy to robić przy świeczce. Proszę pani, czy to jest coś dla osób nerwowych czy spokojnych? Czy nerwowi mają szansę się uspokoić? Bo ja się zastanawiam, ile byłbym w stanie czasu wytrzymać. No to jest dobre pytanie, bo mnie to bardzo uspokaja. Chyba, że coś mi nie idzie, to wtedy wręcz przeciwnie. Myślę, że to może być rodzaj terapii. Tak, tak, zdecydowanie dla nerwusów może to być rodzaj terapii. Niektórzy sklejają modele i to też wymaga cierpliwości i to mężczyźni zwykle robią, więc myślę, że tak, że to jest rodzaj terapii i można się przy tym uspokoić. No właśnie, ale to jest typowo kobiece, czy jednak mężczyźni też sobie z tym dają radę? No szefowie kuchni podobno to są mężczyźni, to w tym przypadku? W przypadku przędzenia raczej były to kobiety, mężczyźni to raczej byli krawce, czyli oni w momencie, kiedy już była gotowa nić i coś z tej nici zostało zrobione, na przykład na krośnie, czyli tkanina, oni to kroili i szyli. Ale raczej przędzenie to była raczej taka domena kobieca. Miałam na warsztatach kilku panów, którzy sobie zadziwiająco dobrze radzili, naprawdę. Myślę, że świetnie sobie radzili w porównaniu z kobietami, także to jak kto lubi, można różne rzeczy robić po godzinach. Czyli i od święta i po świętach, jak ktoś ma ochotę, to będzie mógł taką rzecz zrobić. Czyli rozumiem, że bardzo trudno się wprawić nie jest wbrew pozorom. Nie, nie, nie. To tak jak mówię, najważniejsza jest koordynacja rąk, nóg i oczu. Drodzy Państwo, to koordynujmy. Może po świętach, bo święta zawsze są jednak takim czasem, że rozbiegani gdzieś tam jesteśmy, bądź myślami też z naszymi najbliższymi i z rodziną. Może zostawmy na święta to urządzenie, ale po świętach może dla wyluzowania, jak mówiła pani Małgorzata, idealne, więc my się relaksujemy. To, drodzy Państwo, ja wchodzę w stan hipnozy w takim wypadku świątecznego i patrzę w to koło. Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Dziękuję bardzo.